Siemanko, mordeczki, witajcie w kolejnym materiale u mnie na kanale. Dzisiaj sporo kontenciku, dużo paczek, 10x85+, i farmienie, jeszcze raz farmienie w draftach. Dzięki temu, że są te paczki z żetonami draft, to właściwie gramy drafta za free, a ja te drafty praktycznie zawsze wygrywam, więc jest z tego sporo zabawy, naprawdę. Drafty w sierpniu nie spodziewałem się, ale jednak przynoszą sporo frajdy, także dzisiaj dużo kontenciku i dużo łapek w górę od was pod tym filmem. Tak jest. Lecimy. No dobra, to co? Na start 10x85+. Jak pozbieramy trochę foderki, to jest duża szansa, że właśnie zrobimy sobie tutaj SBC Depaya. No bo mam Messiego tutaj czerwonego. Czerwonego Neymara. I jeszcze trochę innych fajnych kart. Ciężko to będzie wszystko upchać, ale mieć takiego Depaya, a nie mieć... Lepiej mieć. Ale to pewnie po jakimś drafcie dopiero, żeby jeszcze jakieś paczuszki zgarnąć. Dobra, 10x85+ na start. I lecimy, sprawdzamy co i jak. Łokaucik to cowy jest. Co jest raczej spodziewanym faktem. Depol, 93. Tocznik Depola 93. Także okej. Całkiem przyjemny overall. Też pytanie, co w środku? Ile 8-5 zobaczymy? Ile 8-5? Okej, mamy do pola Maxa, Strandberga, Tapsobę, Bernardeski. 3x85, to jest okej. Okay. Dobra, ciśnijmy tego drafcika, słuchajcie. To jest potężny skład zrobiony. Mendy na środku obrony? Jak ja tu gram? Tak, Mendy na środku. A, paczek nie podglądałem. Ale dobra, to po tym meczu podejrzę. Ale jakby któryś z widzów chciał pyknąć szachy, no na pewno ktoś na czacie jest lepszy ode mnie. To z chęcią. Fajne karcioszki, czawi, jakieś takie... mniej standardowe. Normalnie bym nimi nie grał, nie? Ale to jest draft. W drafcie wolno wszystko. Baggio! Brawo! O! O! Dobra, no to takie drafty to ja mogę grać, nie? Kurde, jak tak dzisiaj będziemy szli, to ja dzisiaj te 48 minut tu wbijam, nie? Bo tam jednak trzeba sporo tych rzadkich mieć, nie? Nie, te drafty to jest naprawdę przyjemność, tutaj prawie była brameczka, ale serio, te akcje się klei po prostu łatwo i to jest mega przyjemna odskocznia od Food Champions, od takiego tryhardu po rangę. Tu sobie po prostu grasz, akcyjki. Naprawdę, ja się nie spodziewałem, że to powiem, że drafty są mega przyjemne w sierpniu, ale są. No, autentyk. No i finał. Brawo, Badzie. Perfekto. Ależ piłeczka, ależ podcineczka. Xavi wystawi. Viera jeszcze się ustawi. No przecież ja to nie widzę, ja nie widzę różnicy. Ja nie wiem, czy ja gram finał, czy ja gram pierwszą rundę cały czas. Ja nie wiem. Te różnicy kompletnie nie widać, naprawdę. A tutaj gość manewr zrobił. No to zaraz paczuszki za wygrany draft, nie? I 3-0, Baggio. No i czwóreczka. No i jest Rage Quit. Bardzo dziękuję rywalowi, ale też każdemu rywalowi z osobna dziękuję, ponieważ zauważyłem, że w draftach jest taka prawidłowość, że faktycznie przegrywamy, wychodzimy, ale to dlatego, że nie ma tych punktów do Division Rivals. No tutaj jakby ludzie wychodząc z draftu wiedzą, że no nic to nie zmienia, tak? Nie trafią na lepszego czy tam gorszego przeciwnika potem. Okej, 50k, złota paczka. I paka za 50. To otwieramy. Wymienna. Patrzymy. Okej. Jest tocznik, więc już jest fajnie. Już jest bardzo fajnie. Oblak. Kapitalnie. Fantastyczny overall. Bardzo mi się to podoba. Jak za takiego drafcika zgarniamy oblaczka i blinda jeszcze. Ho! Dwa tocy w jednej paczce. 8-3, 8-3, 8-2, 8-1. Sztosik. No to oblak na listę transferową. No, takie drafty to ja mogę grać, słuchajcie. Prawdę. No dobra, to kończymy teraz 10x85+, bo tam już mamy prawie to skończone. O, okej. No to jesteśmy już na styku overalli. Dobra.
leci. Leci kolejna 10x85+, paczucha. No to paka, 10x85+. Jakiś kolejny totsik, myślę, wpadnie. Zobaczymy. No oczywiście, oczywiście, że tak. Tylko jaki? Kaylor, Kaylor na was 94. Więc overallowo się wszystko się pięknie spaja i zgadza. W ogóle ile taki ten oblak jest warty, którego trafiliśmy teraz? Zobaczmy. Jeszcze ten Kunku Markao, właśnie, 90... Tylko 2x85, nie, jeszcze jest Stindl, Wifie, no ale okej. Okej. Akceptujemy to. Oblak w tym momencie warty... Playce 60k, o Boże. Myślałem, że koło 100, ale tu mi się ceny kompletnie popitoliły. Dobra, jak i tak będzie na 100 zgrania. Wrzutka na Butragenio? Czy to się może udać? To się może udać. Mam nadzieję, że będę miał dużo wysokich overalli w teamie. I wtedy będę mógł... Na razie jeszcze nie wyszła taka karta, którą bardzo bym chciał zrobić. Potrzebuję kogoś do defensywy, bo przypaliłem Varana czerwonego pod wpływem frustracji w niedzielę. Dobra. Według mnie warto, Radek. Znaczy pytanie też, w jakie gry grasz, nie? Czy dużo na płytkach, czy nie? No bo jak nie, ja na przykład nie, więc mam Xbox Series S. I na Game Passie możesz sobie grać w dużo gierek, nie? Butragenio, co ma za główki, chłop? Co jest? On jest za dobry z tych różnych. Dziękuję bardzo. Dobra, to tutaj poprawimy ten bilans, bo to jest bilans Food Champions 17-0, faktycznie. A teraz mamy teraz realny bilans draftowy. 14-0 w tym momencie jest w draftach. Po prostu w meczach draftowych, tak? No, jest Butragenio. Brawo, 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 brawo. Był taki trener w Widzewie, Marcin Broniszewski. I on zawsze, jak były kulisy meczowe, to ja patrzyłem, jak on komunikuje się z drużyną. To nie ma czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, tam... Iksiński, przesuń się wyżej, albo kraj głębiej, albo kryj strefę, albo... Tamten ci wspomaga, więc pójdź jeden na jeden. Nie, nie, nie było takich komunikatów. Wiecie co było? Było tylko tak. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! I widzę to tak strasznie... Strasznie mi to utkwiło w głowie. Spoko, Butragenio. Główeczka! Butragenio jest niemożliwy z tych różnych, nie? Markus? Tak jest. Brawo. Chyba rage quit. Chyba rage quit. Tak jest, brawo. Brawo, 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 brawo. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, jest 16-0 w draftach. 4 drafty wygrane z rzędu. No dobra, to patrzymy kolejne nagródki. To samo co w poprzednim. Paka za 50. I paka za 5. W tej paczce za 50 mieliśmy bardzo ładny drop. Tylko to mało zawodników jest, a ja chciałem zrobić... chciałem zrobić... 10x85+, a po prostu nam może braknąć grajków na to. Zobaczmy, czy będzie walkout. Oby. Oby, oby, oby. No dobra, to przynajmniej można na to przepaść na 10x85+, bezkarnie, nie? Skoro nie ma walkoutów. Kostyć, Bejarabi. No dobra, 10x85+. Nie wiem, to już chyba trzecia paczka dziś. Chyba trzecia. Bo czwarta to nie. No trzecia. Patrzymy. Patrzymy. No i jest TOC. Portugalia, proszę. Daka. Okej. Okay. Overallowo niestety szału nie ma. Dest, Mane, trochę 85. Bernadeski, Fabian. No i znowu musimy przepalić, nie? Na 10x85+, no. No bo co z nimi mam zrobić? No fajne są te drafty, co? No nie narzekaj. Właśnie wiesz, przez to, że dali to wyzwanie, to te drafty grają ludzie, którzy normalnie na przykład nie grają w FIFA już, wiesz. Kupę czasu, tak? Na przykład. Dobra, trochę się tych paczek teraz uzbierało, bo i za drafta, i za tych dwóch rzadki 86+. I chyba za 80 wygranych. Ogólnie.
To otwieramy po kolei. A, dobra, jeszcze te dwie karty do klubu musimy wziąć. Okej. Okay. To mi się podoba. No coś tam powinno tu wpaść, nie? Coś powinno wpaść. Potem znowu dorobimy 10 razy 85 plus i to jest takie farmienie. Farmienie. Okej, tego damy tu. Czyż jeśli miałem niewymiennego? Nie, no dobra, okej. Okay. Niech będzie tak jak jest. Okej, tu walkoutów nie uświadczymy w tych paczkach. I to teraz otwieramy te 86 plus. Zobaczmy. To co by walkout? Okej, okay, jest fajnie. Berkwist, tak? 89. No dobrze. Może być. Pewno, że tak. Fajny foderek. I Emrechan. 89-88. Myślę, że okej. Okay. Jak najbardziej. Jestem z tym okej. Okay. No dobra, to składamy kolejnego drafta, no.